Dwa tygodnie po dacie pierwszego głosowania w wyborach samorządowych mieszkańcy gminy Police ponownie ruszyli do urn. Przypomnijmy, że w pierwszej turze o fotel burmistrza walczyli dotychczasowy burmistrz Władysław Diakun, który w pierwszej rundzie zdobył 4778 głosów. Wieloletni radny Krystian Kowalewski, zdobywca 5047 głosów oraz doświadczony samorządowiec Grzegorz Ufniarz, który zdobył poparcie 4081 mieszkańców. Żaden z nich nie przekroczył jednak progu 50% uzyskanych głosów, dlatego dwóch z największym poparciem czekała dogrywka. Tym samym po raz pierwszy od ponad 20 lat Police stanęły przed drugą turą wyborów. Kandydaci mieli niespełna dwa tygodnie, by przekonać do siebie wyborców Grzegorza Ufniarza. Niespodziewanie na kilka dni przed decydującą turą Ufniarz poparł Kowalewskiego i zwrócił się z prośbą do swoich wyborców, by ci opowiedzieli się za jego kandydaturą. 21 kwietnia mieszkańcy ponownie ruszyli do urn. Na terenie gminy Police znajdowało się 29 obwodowych komisji wyborczych. O godzinie 21 wszystkie zostały zamknięte i przystąpiono do liczenia głosów. Kandydaci oczekiwali wyników w swoich sztabach wyborczych. Razem z Gryfem 21 była Koalicja Obywatelska, która swoje poparcie zadeklarowała już pod koniec stycznia. Pierwsze wyniki zaczęły napływać tuż po godzinie 21. Emocje były równie silne jak podczas burzliwej kampanii wyborczej, pierwszej tak zaciętej w całej historii polskich samorządów. Tablica wyników z poszczególnych obwodów wyraźnie wskazywała przewagę Kowalewskiego. Nastroje w sztabie Gryfa z minuty na minutę stawały się coraz gorsze. W sztabie przeciwnika działo się wręcz odwrotnie. Kolejne rozstrzygnięcia odbywały się na korzyść kandydata projektu Police. Na sali obecni byli także członkowie Stowarzyszenia Nasze Police Grzegorza Ufniarza. Po godzinie już raczej nikt nie miał wątpliwości, że nowym burmistrzem Polic został Krystian Kowalewski. Ostatnie wyniki przyniosły ostateczne rozstrzygnięcie. Przede wszystkim gorąco dziękuję za poparcie, za zaufanie, za wiarę w to, że Police mogą się zmieniać, mogą być lepsze, mogą lepiej odpowiadać na nasze potrzeby. Policzanie, jesteście cudowni, bardzo Wam dziękuję. To jest cudowna chwila dla Polic i zrobię wszystko, aby i dla Was była jak najlepsza i jak najlepiej zapisała się w przyszłości Policji historii. Największym zaskoczeniem okazała się informacja, że Krystian Kowalewski uzyskał przewagę we wszystkich 29 obwodach głosowania. Kampania była bardzo intensywna, było bardzo dużo demagogii, kopania po kostkach i takich czasami nawet fałszywych oskarżeń. Jednak my nie oglądaliśmy się, robiliśmy swoją robotę, kierowaliśmy swój przekaz do mieszkańców i mieszkańcy to słyszeli. Myślę, że moja wiarygodność, którą przez lata prezentowałem swoją postawą, to był czynnik dominujący, szczególnie w ostatnim okresie, kiedy mieliśmy wysyp różnego rodzaju abstrakcyjnych pomysłów, ta wiarygodność wzięła górę. Chciałem podziękować swoim poprzednim, wcześniejszym kontrkandydatom czy kolegom z innych ugrupowań, właśnie Grzegorzowi Ufniarzowi i Arturowi Echaustowi, że postanowili dołączyć do drużyny i że razem mogliśmy zbudować ten sukces. Oczywiście gorące podziękowania dla mojego sztabu i jak już mówiłem wcześniej, dla mojej żony, która bardzo mocno mnie wspierała i to dzięki niej jestem między innymi tu, gdzie jestem. Oficjalne wyniki pokazały znaczną przewagę Kowalewskiego, który uzyskał 7701 głosów i poparcie blisko 62% wyborców. Na Władysława Diakuna, który funkcję burmistrza sprawował nieprzerwanie od 1998 roku, głosowało 4738 osób, czyli 38% wszystkich mieszkańców. Zgodnie z przepisami z 2018 roku burmistrz może sprawować swój urząd jedynie przez dwie kadencje, po 5 lat każda. Frekwencja w gminie Police wyniosła niewiele ponad 42%, w skali kraju była nieznacznie wyższa i wyniosła nieco ponad 44%. Dziękujemy! 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 Dziękujemy!
Drużyna Chemika Police przeszła do historii krajowej siatkówki, zdobywając po raz 11 tytuł Mistrza Polski. Policzanki znalazły się na podium tabeli wszechczasów razem z AZS Warszawa i AZS AWF Warszawa. Świetnie! Najlepsze uczucie na świecie! Dobrze jest skończyć złotym medalem przed własną publicznością. Podopieczne trenera Marco Fenoglio pokonały w rywalizacji o złoto PGE Rysice Rzeszów 3-0, oddając rywalkom zaledwie jednego seta. Dzięki temu ekipa z Polic awansowała na szczyt klasyfikacji, jeśli chodzi o wywalczone tytuły mistrzyń Polski. Super, kolejne świetne uczucie. To się nigdy chyba nie znudzi i cieszę się, że przed własną publicznością mogłyśmy cieszyć się z tego medalu. Siatkarki Chemika okazały się bezkonkurencyjne. Na 29 rozegranych spotkań triumfowały aż w 27, a w fazie play-off straciły tylko 3 sety. Ostatnio nastąpiły istotne zmiany w klubie. Odszedł prezes Paweł Frankowski, ale nie zmieniło się podejście siatkarek, które jak burza przeszły przez fazę play-off i mogły świętować Mistrzostwo Polski po wygranej w 3 meczach z PGE Rysicami Rzeszów. Trudno uwierzyć, że niebawem klub może przestać istnieć. Minister sportu i turystyki Sławomir Nitras zapewnia, że nie ma powodów do zmartwień. Prezes Radosław Anioł deklaruje, że będzie walczył do końca. Przypomnijmy, że jest to spowodowane utratą sponsora strategicznego. W marcu bieżącego roku Grupa Azoty oficjalnie potwierdziła, że nie jest w stanie dalej wspierać klubu. W oświadczeniu napisano, że decyzja o zaprzestaniu sponsoringu związana jest między innymi z problemami finansowymi całej grupy kapitałowej. Przez dekadę, między innymi dzięki wsparciu gwarantującemu stabilność drużyny, siatkarki z Polic osiągnęły wiele tytułów. 8-krotnie zdobyły tytuł Mistrza Polski oraz 7-krotnie stawały na najwyższym podium w Pucharze Polski. W porównaniu do ostatniego sezonu drużynę czeka rewolucja kadrowa. W szeregach Mistrza Polski pozostaną jedynie 3 zawodniczki: Martyna Grajber-Nowakowska, Dominika Pierzchała i Iga Wasilewska. Nowy prezes klubu zamierza zbudować silny zespół od podstaw i zrobić wszystko, by Chemik wystartował w kolejnym sezonie. Trzynastego kwietnia w Szkole Podstawowej nr 8 odbył się pierwszy międzyszkolny konkurs piosenki bajkowej pod nazwą Bajkowe Brzmienia. Uczestnicy mieli okazję zaprezentować swój talent wokalny i zmierzyć się w rówieśniczej rywalizacji. Bajki to są takie uniwersalne, niosą ze sobą uniwersalne rzeczy dla nas wszystkich. Wzruszają, uczą nas, uczą empatii, uczą czasami postępowania. I wzruszają nie tylko tych małych, ale tych dużych również. Dzisiaj właśnie myślę, że tych wzruszeń i tej radości nie zabraknie. Mi kręci się po głowie dzisiaj taka piosenka, która mówi: mam tę moc, więc wszystkim uczestnikom dzisiejszego spotkania życzę tej wielkiej mocy, żeby właśnie tutaj przedstawili się najpiękniej jak potrafią. Organizatorem konkursu była dyrygentka zespołu wokalnego Ósemeczki Aleksandra Zakrzowska wraz ze Szkołą Podstawową nr 8. Mamy łącznie, dotarło do nas 46 zgłoszeń, ponad 130 uczestników. Mamy szkoły z Polic, z Pilchowa, ze Szczecina i z Recza. Uczestnicy wykonywali takie piosenki jak Akademia Pana Kleksa, Jestem Twoją Bajką oraz ścieżki dźwiękowe do bajek Zwierzogród, Herkules czy Król Lew. Bajki pozwalają wykształcić u dzieci właściwe postawy moralne, rozgraniczać dobro od zła, stawać po właściwej stronie i kierować się moralnością. Odbiera każdą radość, odezwij się, przywołaj mnie, tak bardzo nie chcę zostać.
bajkom dziecko nie tylko przyswaja ważne dla swojego rozwoju wartości i wzorce osobowe, ale też nowe pojęcia takie jak miłość, przyjaźń i empatia. Ponadto rozwijają wyobraźnię, która pozwala na zrozumienie świata i ludzi. Oglądanie bajek ma wiele korzyści i pozytywny wpływ na rozwój dziecka. Wzmacnia rozwój emocjonalny, społeczny, poznawczy i językowy. Oglądanie bajek jest również doskonałą okazją do spędzania czasu wspólnie z dzieckiem, budując więź i rodzinne relacje. Każdy z uczestników otrzymał dyplom, a zwycięzcom wręczono statuetki i nagrody rzeczowe.